przypomina za niegospodarność. Potem, jak twierdził urzędniczka, złożyli jej propozycję korupcyjną na sesji Rady Miasta. Niech pani uspokoi się z wojną z Rady Miasta. Niech pani zatrudni jednego wiceburmistrza. Odnaczy ta współpraca inaczej będzie wyglądała, tak jak to było w poprzedniej kadencji. Radny Paziewski nie chciał komentować swojej wypowiedzi. Zdaniem burmistrzyni takie propozycje padały nieraz, odkąd w 2014 roku wygrała wybory w Wołominie. Wygrała jako polityk bezpartyjny. Większość urzędników związana jest z Prawem i Sprawiedliwością. To można nazwać wprost korupcją polityczną. Nie można na nas włodarzy wywierać takiego wpływu, że jeżeli wejdziemy w koalicję, jeżeli damy odpowiednie stołki, tak bym się wyraziła, wiceburmistrza, prezesów, to będziemy mieli spokój. Przewodniczący Rady Miasta potwierdza, że słyszał na Radzie taką propozycję ze strony radnego Paziewskiego, ale jego zdaniem nie była to propozycja korupcyjna. Wyraził jakąś swoją opinię, swoje rozważania. Tak jak już powiedziałem wcześniej, nie było też żadne oficjalne stanowisko klubu, ani wcześniej nie było żadnych rozmów, bo na temat policji żadne rozmowy nie były prowadzone. Słowo przeciwko słowu. Zdaniem ekspertów takie słowa radnego. Niech pani zatrudni tego człowieka czy tego, no jak pani burmistrz się zachowywała? Nie chciała żadnej współpracy z Radą Miasta. Nie powinny mieć miejsca. Krzysztof Izdebski z Fundacji E-Państwo nie ma wątpliwości, że mamy tutaj do czynienia z kolesiostwem i próbą szantażu politycznego. To brzmi na pewno jak oferta korupcyjna. Czy to jest korupcja zgodnie z tym, co jest napisane w kodeksie karnym? Miałbym jakieś wątpliwości, nie jest to sprawa oczywista, natomiast jest to sprawa bez wątpienia bulwersująca. Burmistrz Elżbieta Radwan przez lata milczała. Teraz zapowiada, że sprawy nie zostawi. Nie zostawię tego bez żadnych konsekwencji. I nie o pieniądze tu chodzi. Ta sprawa po prostu odkryła całą historię, co się tutaj w tym mieście dzieje. Ale chyba w Polsce też. Bo konflikt coraz bardziej eskaluje. Jeżeli burmistrz i radni miasta nie dojdą do porozumienia, sprawa z pewnością odbije się również na mieszkańcach. Ewa Mirkowska, Superstacja.